Jesteśmy w Muzeum Morawskim Parku Etnograficznym Zubrzycy Górnej. Filmik będzie opowiadał o pracach wiosennych z cyklu zajęcia pokazowo-edukacyjne w rytmie pór roku. Mamy chałupę jaśkowca na pogródce, owiec pięknie wycyscony, w miarę celeń i w słomianitce gro. I widać, jak tu jest przebierany bób. No i przygotowywane ziarno do zasiewu, czyli przez przetak przesiewane, żeby oddzielić gorsze ziarno, żeby to lepsze dostało, żeby go mocno było wsiąć, żeby był plon. Mamy tych z gazdów, co jadą pozasiewać te wiosnę. Idzie się do wozu, żeby pobogosławić, żeby wszystko się darzyło wodą święconą. Trzeba było tę gazdę, konia, no i jeszcze to, co było na wozie, czyli te wszystkie zboza, lny, łokrowki, żeby pobogosławić, żeby wydały plon. A wysyła jutro, tak, jutro będzie zimno i ludzie zaś będą chłodni. No bo jest nagła zmiana temperatury. No i już tu widzimy, jako może się przygotowano w zimie do zasadzenia rzepy. To teraz jeszcze nie! Teraz baby idą usadzić ogrodki. Środki puszczajcie, a to dobra, idź! Zgiętym trzeba było być, na stopę się prawie ze. Tak dawało. Nasadziło cały zogon i tu jeszcze koło tego bloku. Teraz gazdowie dawają kromkę chleba, co się poświęciło w dniu świętego Szczepana, w okresie właśnie świąt Bożego Narodzenia. To jest po to, żeby był plon. W takiej kromce chleba było to stare ziarna, nowe łopatek. No i teraz przyłorowują te zasadzono rzepę, tu gaździno jeszcze tyś daje bób, żeby tyś urosł. No bo to ludzie byli samowystarczalni na Orawie, sioli zboże, łowiec, sadzili rzepę, sadzili bób. No i to wszystko trzeba było na wiosnę przystroić. Wsiwać do ziemi. Tu gazda sieje teraz łowies, no bo ty z mokunia musi go czymsik kormić. Łowsiano mąka będzie na moskole. Jest to piękna rzecz. To się tak modliło pogodę, jak to zależy. Tu musi pobrunować. A teraz sieje jeszcze leń. Także tej roboty na wiosnę było strasznie dużo. Gazdowie honorowi. No i co? Zasioli, no to potem to mieli. Pięknie pytamy, przyjdźcie do skansenu. Plony już widno, u tego mało się już w krajobrazie Orawy widzi.